Dzień dobry, to ja, Rzej Bartek, serdeczna strzałęcia i w ogóle takie tam stare przywitania. Dawno mnie nie było, wiem, ale nagramy sobie dzisiaj rakiety. Bo tak, bo są na przecenie na Steamie i kosztowały 7 zł czy 8, więc sobie kupiłem, tak, pomogę. Gram z komputerem, ponieważ nie mam kolegów. Ale jak napiszecie, będziecie spamować pod jakimś starym filmem Wołki, to może zagra ze mną. Na razie gram sam na sam z komputerem. Mam go zabić, tak? Mam 3 życia. On ma 3 życia, ja mam 3 życia. Strasznie jest to fan, tylko że poza takim, takim meczem sobie nie ma tu nic do roboty. Więc pewnie się szybko znudzi, ale jako że kosztowało mi to 8 zł, to możemy sobie zagrać. Dobra. Mam do dyspozycji rakiety, w sensie takie no. Takie, co sobie lecą i strzelają. Bomby, które sobie lecą i spadają. I miny, które zostają i potem wybuchają. Jeszcze mogę sobie użyć tej osłony. O fuck, dostałem. O, tutaj bomby. Tylko bombami często sam dostaję swoimi. I nie dostał żadną śmieć. A wiele osób mówi, czemu nie nagrywasz, że nagraj i w ogóle, jakbym to ja był kuźwa gwiazdą, nie wiadomo jaką, bo mi 3 osoby powiedziały, że ten, że powinienem nagrywać z powrotem, to nagrałem, tak? Więc zamykam usta hejterom, tak można powiedzieć. Zagram sobie, chyba że będą mecze bardzo długie, ale docelowo gram, żeby albo ja, albo przeciwnik wygrał 5 meczów, jest 1-0 dla mnie. Dobra. Wbijamy gościa. Jak publiczność bardzo chce, żeby Jay Bartek wrócił, nagrał jakiś maybe poradnik, bo są wakacje, to ja mam teraz dużo czasu. Nagrałem nawet jeden filmik, który nie chce mi się wyeksportować z programu do montowania, w związku z tym on jest nagrany od jakichś 2 miesięcy, zmontowany, wszystko jest gotowe do wrzucenia na YouTube'a, tylko nie chce mi się wyeksportować. Nie chcę mi się walczyć z tym programem, w związku z tym tego filmiku nie ma. A jest, moim zdaniem, jest moc w tym filmie. Nie no, może nagram jakiś poradnik, dzisiaj miałem taki pomysł. Trochę mi się odechciało, ale zobaczymy, ile będzie łapek tutaj. Czy ktoś jeszcze mnie ogląda w ogóle? Nie tylko z przymusu, że kumpel to go obejrzy, no bo jak tu nie obejrzeć kumpla? No ja pierdzielę. Chyba do 5 nie będziemy grać, bo to będzie za długo. Trochę się przynudzi. A tu fan jest dopiero jak się gra z żywym przeciwnikiem. A nie ma online matchmakingu, więc można grać tylko z tym, kogo się zaprosi, kogo się ma w znajomych. Ewentualnie na jednym kompie. No i dostałem. Dobra, zbierzemy sobie slow motion, gdzieś tu powinno być. Gdzieś tu powinien być taki prezencik. Ale fajnie to wygląda, takie kreski się za nimi ciągną. Mówię, jak nagrę za 8 zł, to jest to bardzo przyjazne. Dostał! Jedną rakietą. Gdzieś tu powinien być taki prezencik fajny i to jest bardzo fajna rzecz, mi się to podoba osobiście. Ale nie ma tego, nie widzę tu. No to trudno, to trzeba go zabić, no. Fakt, dostałem. No i dostałem przez szukanie walnego prezentu. Dobra, 1-1, spokojnie. Widzę, że mój team nazwali spanikowane myszy. Też fajnie. Szkoda, żałuję bardzo, że ten, że jest tak mało trybów. To jest ten tryb. Tu można grać maksymalnie 4 osoby, ale granie samemu z 3 komputerami, że tak powiem, to nie jest frajda. Frajda jest tylko w jednym. Jest jeszcze tryb, którym zaczynałem odcinek, że sobie latam i mogę sobie rysować i to jest wszystko. I jest jeszcze jakiś tryb, który mają dodać. Mimo że ta gra już ma pół roku ma na tym Steamie i oni dalej, nie wiem, to jedna osoba musi tą grę robić chyba. Fuck. I no, jest jakiś tryb, który mają dodać. Jest jeszcze tryb turnament, że się gra z samymi graczami. Tam jakiś specjalny turnament. Dobrze, dostał. Dobra, trzeba go tutaj full auto pocisnąć. Dostanie w końcu. Ja się tak kręcił i w niego strzelał.
No. Aj. Masz bomby w śmieciu. Bomby spadają. O fuck, ale dostałem. No i przegram. Dobre jest to, że jak go teraz trafię, to sobie odzyskam jedno życie. Chyba, że się stanie jakiś niefortunny pech. No i nie żyję, no i super. Przegrywam. Jakiś taki niby gówniany komputer, ale lepiej gra ode mnie. Patrzcie teraz na to. Wyżygałem taką wielką tą. No. No już jest, nie no to jest. Ale dostał śmieć. Dostał znowu. Już nie żyjesz teraz. 3-1 dla mnie jest w życiach. A zaraz będzie 2-2 w grach. Nie ma prezentów takich fajnych, były prezenty i był slow motion wtedy. Jest jeszcze parę gier mam, które można nagrać. Jest Football Manager. Jak ja tu wymienię, jakie gry wam jeszcze mogę nagrać, których nie było. Jak jakąś chcecie, to piszcie. Może być Football Manager, ale to jest takie nudnawe trochę. To mecze niby są fajne, ale czasami przynudza. W sensie na odcinku nie byłoby to takie ciekawe. Mogę wam nagrać, co wam mogę nagrać jeszcze? Crossouta. Nagrałem wam nawet, ale bez dźwięku mi się nagrało, mi się nie chciało nagrywać po raz drugi. No wygrałem, proszę bardzo. Co ja tam jeszcze mam? Niewiele w sumie, a jeszcze są Ultimate'owe, Unlimited, kurczaki, konie. Mam to ja i Wołko, ale we dwóch to jest też tak średnia zabawa. Jakby było więcej nas, jakby dołączyły jakieś Ignace, Alieny i takie różne, to można byłoby z nimi nagrać, ale że nie dołączą, to chyba nie nagramy. Sypujemy go gradem strzałów tutaj. Sypujemy go gradem strzałów jak Polska, Irlandię Północną, o, tak bym to powiedział. A co Fabia? Nie no. Bomby! Bomby! Fuck! Tymi bombami ja częściej siebie trafiłem niż przeciwnika. Bomby! Bomby, 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 bomby! Bomby, 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 bomby! Dobra, zesrać te bomby. No super, świetnie. Bad driver, mostly harmless. Nie wiem, niedługo nie ma nowego kompa, to jeszcze raz tam pewnie nagramy. Zobaczymy jak to będzie, zobaczymy. No, 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 leży. Znaczy się dostał. Gin, śmieciu. Kopanie to mam, mogę nagrać. Kopanie to się rozrosło, też bym może nagrał. Teraz na wakacjach mam więcej czasu, to na pewno będzie mi się chciało nagrać coś. Mogę kopanie to nagrać, tam jest o wiele więcej rzeczy, ja gram lepiej. Są przewrotki, główki, jakieś inne super ruchy, naprawdę rośnie gra. I niedługo będzie online matchmaking, że będą, no wiadomo, każdy kto grał w jedną grę multiplayer wie co to jest online matchmaking, tak? A jeszcze mogę wam CS-a nagrać, ale nie wiem. CS-a to nagrywa połowa YouTube'a, to nie sądzę, żeby był jakoś oryginalny, specjalny. No a kopanie to jak będzie online matchmaking, to wydaje mi się, że ciepło przyjmiecie to. Ja tutaj, to będzie taka nowa FIFA, bo w FIFA już mi się nie chce grać nawet po restarcie kompa, którego miałem tam kiedyś, niedawno. W sumie już dawno. No to FIFA mi się oczywiście usunęła, jak wszystkie gry mi się FIFA akurat już nie chciało pobierać, więc jej nie mam nawet na komputerze. Poczekamy sobie do 17, 17 może kupię. Dobra. Aż te tarcze głupie. Dostałem, luja. Zobacza, full auto tutaj. No za długo się zbiera do tego full auto. Dobra, masz bomby teraz, miny. No i dostał, hehe. Dobrze, dostał znowu? Nie, nie dostał. Nie wiem, czy muzyka nie jest za głośna albo za cicho. Kopanie to jak. Tak, to było najlepsze, jak mówiłem, że jest muzyka za głośna, to muzyki w ogóle nie było. Nie wiem, dlaczego tak się stało tam.
Aj. No i leżeć. No i dobrze, 4-3. Zbliżamy się do końca odcinka. Nie wiem, jak się komuś podobało, to oczywiście można zalajkować, może skomentować, że król YouTube'a wrócił na YouTube'a. Mówię, takie filmy niegrowe może się pojawią, no nie wiem, ja tak nie wiem, za bardzo nie mam tylu pomysłów. W ogóle Ogień i Woda co zrobił, jak sobie, wejdźcie sobie, zobaczcie odcinek z Ogień i Wodą. Mam tam 1800 wyświetleń, nie wiem jakim cudem. Ale jest, łapę w górę jest mniej niż pod poradnikami, pod jednym w sumie, pod drugim jest mało. Ale nie wiem jakim cudem to ma 1800 wyświetleń, musi na nazwę chyba brać. Jak ktoś wie, może ktoś gdzieś udostępnił na jakiejś grupie, nie wiem, to niech mi napisze. Dobra, kończmy to. Oh fuck. No, nie wiem jaki cudem ja dostałem, a on nie dostał. Dostał. Teraz ja będę za full auto zasypywał. Bo tu można albo pojedynczymi strzelać, no i wtedy im częściej przyciskam, tym więcej tego leci. A mogę też przytrzymać sobie i leci właśnie full auto takie, tylko że on się do tego długo zbiera i dlatego to trzeba dobrze moment wyczuć. I miny. I nie dostał. Dostałem. We własną minę wleciałem, dobra. Decydujące. Proszę bardzo. Leci, seria, dup. Nie ma, kuźwa. Nie wiem, ja czytałem w recenzjach, że gra jest fajna, ale za łatwy jest przeciwnik, ten komputer. Jak dla mnie, to wcale nie jest takie łatwe, bo z nim trochę niby wygrywam, ale generalnie jest z nim strasznie ciężko. Dobra, spróbujmy zrobić tak. Bomby, 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 bomby. No i oczywiście musiał się ochronić. Ale to jest kurde intensywne tutaj. Fajne jest, ale mogli do tego dorzucić, nie wiem, jakąś kampanię. Taką byle jaką, ja nie oczekuję nie wiadomo czego, ale... Albo multiplayer chociaż online. Chociaż też... Nie sądzę, żeby było jakoś to wiele graczy, tak jak był Interloper, którego wam nie nagrałem. Taki RTS. Który multiplayer byłby pewnie świetny, tylko że w tą grę nikt nie grał, jo. No i super. Wygląda na to, że... Wygląda na to, że przegramy dzisiejszy odcinek. No nie. Chyba jeszcze raz go trafimy i już są szanse wyrównane. To jest na tej zasadzie, dobra. Tu. Dobrze. Jest szansa. Nie, w to jakby mieć kumpli, znaczy no, bo to oczywiście nikt takiej popierdółki nie chce grać, to ja jestem jednym takim idiotą, który by grał w takie dziwne gry. No, jakby mieć trzech innych, no to wtedy to się gra, no i to jest easy, no. Jest zabawa. Tak to, no i super, dostałem i chyba przegram. No. Nie, to jest... Oni byli denerwujący gaslamps, nie mam pojęcia co to jest, a ja byłem spanikowany myszy, bardzo, bardzo na pewno, ktoś chciał być śmieszny, trochę mu nie wyszło, bo nie jest to tak śmieszne chyba jak ktoś chciał. Więc na razie, do widzenia, trzymajcie się ciepło, gdzie ja tu mam to wyłączanie.